I'm vlogging today. Jest 13, a miałam jechać do Ikei o 9 rano. Kupiłam ostatnio coś takiego. To są takie tasiemki do przyklejania na ciało czy ubrania, żeby nie spadały rzeczy. Ja mam wiele jakichś takich bluzek, które mi spadają właśnie. Taśma mocująca do ubrań, ponieważ kupiłam sobie jakąś sukienkę, która miała taki dekolt, że było trzeba przyklejać. Po czym ją odesłałam, bo uznałam, że była z sieciówki i miałam takie... Chwila, Sara, co ty robisz? Nie potrzebujesz jej. Chcę przetestować je na tym topie, bo mi spada, a boję się, że jak będę w Ikei i będę przenosiła jakieś rzeczy, nakleić najpierw na skórę, potem ubranie. Trzyma się mocno, przetestuję, może to będzie jakieś odkrycie. Ale miałam jechać do Ikei o godzinie 13, ale tak, wstałam o godzinie 7, w ogóle poszłam wcześniej spać, bo byłam mega zmęczona przeprowadzką i wszystkim. Dzisiaj poszłam spać 23:30, wstałam o 7, miałam okej, zrobię paznokcie, ponieważ przy przeprowadzce całe mi się połamały, jeden załamał mi się tak w połowie, że jakbym zahaczyła, to leciałaby krew. Dlatego chciałam to zrobić, bo przed Ikeą, w Ikei też będę jakieś rzeczy nosiła, nie chciałam ryzykować. I zrobiłam na Instagramie ankietę i wygrały brązowe. I szczerze się zdziwiłam, bo napisałam, że jadę na wakacje i myślałam, że wszyscy będą za czerwonymi, ale wygrały brązowe. To jest kolor... Nawet sprawdzę. Prowokater Milk Chocolate. I robiąc paznokcie oglądałam Dom z Papieru. Zobaczyłam wszystkie 5 odcinków, bo wyszedł 5 sezon, połowa. Na początku te pierwsze 2 oglądałam z rodziną i miałam takie, o co chodzi, ale później się tak rozwinęło i było nieźle. A później zobaczyłam film Listy do Julii. Akcja się tam dzieje w Weronie czy w Wenecji, a opowiem później, ponieważ wyjeżdżam na wakacje, co jest... szokiem, na Instagramie już pisałam i w sumie przez Instagram jadę na to, bo zastanawiałam się i wszyscy mi pisali leć, ale opowiem potem, ponieważ muszę wreszcie wyjść z domu. Teraz robię listę, co muszę kupić w Ikei, żeby zaoszczędzić czas i żeby nie latać tam cały dzień. Zapisałam sobie pojemnik na mydło do łazienki, szklanki, filiżanki, talerze, ostre noże, obieraczka, tarka, sitko, stolik do kuchni, zmierzyłam 93 cm na wysokość, bo on będzie pod tym lustrem, ale zobaczę, jeżeli będzie panek w okolicy, nie wiem, czy przetransportuję stolik, ale najwyżej znajdę jakiś, po prostu taki pomierzę sobie, zobaczę jakie są i zamówię z dostawą, tak będzie najłatwiej. Dostawa chyba kosztuje 50 zł do 50 kg. Coś na stół szklany, chcę tutaj coś, żeby stawiać szklanki, żeby nie kłaść prosto na stół. Pooglądam, co będzie. Później też tam planuję iść na obiad, na klopsiki, ponieważ kocham klopsiki z Ikei i tęsknię za nimi. Ja miałam do Ikei 40 km, tutaj tylko 10, więc... jedziemy na klopsiki. Chyba wszystko powiedziałam. Pakuję torebkę i jedziemy. Jest na zewnątrz dosyć ciepło, ale nie wiem, może jeszcze wezmę jakiś sweter. W ogóle wczoraj mi router montowali, więc mam już internet. Spiłam włosy, biorę też jabłko. Muszę iść na zakupy, bo w ogóle miałam już iść wczoraj, woda mi się nawet skończyła. Za 17 minut mam autobus. Przebrałam się i w ogóle jest takie światło, takie słońce piękne. Haul zakupowy jest Ikei. Trochę tego jest. W ogóle najpierw myślałam, że właśnie pojadę sobie tam autobusem. Były takie korki, jak już jechałam, dlatego chciałam wcześniej rano, bo autobus się spóźnił 20 minut i jeszcze miałam inną przesiadkę i myślałam, że z powrotem jakby wezmę sobie panka i tutaj przyjadę. A później zobaczyłam na mapie, że po prostu cała droga jest na czerwono, że korki. Jak się wypożycza samochód, ta aplikacja panek, to się płaci i za kilometry, i za minuty. Wydaje mi się, że jest krzywo.
Tak sobie ostatnio myślałam, że gdybym miała na coś wydawać pieniądze, tak, że po prostu uciekałyby mi pieniądze, to by było na właśnie panka albo hulajnogi, bo już tyle co pieniędzy wydałam na hulajnogi, gdziekolwiek jestem, to biorę hulajnogę, kołam na nie jeździć i przynosi mi to tyle szczęścia. Nieważne, ale Ikea, już mówiłam, że była słaba, nie było tam w ogóle stolików, była taka dwupiętrowa, no bardzo mała. Nie było też obieraczki, to po prostu brakowało tam rzeczy. Kupiłam sobie słomiane kółko, uznałam, że będzie fajne na tutaj, na mój stoliczek do salonu, żeby postawić dzbanek z herbatą, żeby on nie stał na szkle. I chcę te mieszkanie jak najbardziej robić na biało, beżowo. Będę wymieniała zasłony, zasłony mam w takie zielone liście, a chcę wymienić sobie na białe. Przywiozłam z domu, tylko muszę się tam wyspinać. Następnie kupiłam sobie deskę do krojenia. Mam taką jedną moją małą drewnianą, ale uznałam, że jak nagrywam filmiki i jakieś większe warzywa kroję czy coś, to potrzebuję większą. Były też takie silikonowe, plastikowe, ale nie chciałam, bo one nie wyglądają tak ładnie w kamerze. Sitko, tarka, mam taką samą w domu, na surówki. Później nie wiem, czemu to kupiłam. To jest do ubrań, jak się ma jakieś włosy czy coś. Kosztowało 3 zł. Kupiłam taki pak ręczników, chyba to są 4 ręczniki i one kosztowały 9 zł. Następnie kupiłam sobie dozownik do mydła, do łazienki, taki drewniany, mi się mega podoba. Mydło takie malutkie, to kosztuje 4 zł, a taki litrowy pojemnik mydła do rąk kosztuje 5 zł. Później go oddam mamie albo wezmę go dalej ze sobą w podróż, albo zostaje sobie w mieszkaniu, niech komuś służy. I do łazienki kupiłam sobie dywanik. Łazienka jest cała biała i uznałam, że jak będzie takie z drewnem, to będzie pasował do tego beżowy dywanik. Większego wyboru nie było. Był jeszcze granatowy i chyba jakiś taki w paski. Ten beżowy jest najlepszy i jest turbo miękki. I jak spod prysznica się wychodzi, to fajnie mieć dywanik. Brakowało mi tego tutaj najbardziej. Następne kupiłam sobie, to się nazywa rondelek do robienia owsianki. W sumie dałoby się tutaj trochę makaronu gotować. O, ryż też by się dało. Kaszę jakąś. I zestaw dwóch patelni. Jedna jest mniejsza, druga większa. Ja jeszcze jedną mam tutaj taką dużą patelnię. Jak ja robię jakieś rzeczy, Buddha Bowls. Przydaje się parę patelni. Drewniane łyżki. Są takie do przerzucania albo do mieszania z nylonu. To jest jakby plastik, po co kupować. Drewniane są lepsze. Czy makaron pomieszać, jakieś warzywa na patelnię, owsiankę, sałatkę. Następnie kupiłam pojemnik na żywność. Uznałam, że wezmę tylko jeden. Tam były takie sety plastikowych. Mamy je w domu, ale uznałam, że nie potrzebuję aż 16 pojemników. Wystarczy mi jeden, gdyby mi coś zostało, jakiś obiad, żeby przełożyć. Też mogę dać do miski, przykryć folią. Kupiłam dwie takie szklanki. Chyba też je mam w domu. One mi się kojarzą tak z Ikea, są takie typowe. Są fajne do picia, takie ciężkie i też można robić jakieś overnight oats. Więcej niż ja plus jakaś osoba raczej tutaj nie będzie, więc wystarczy na razie. I teraz naczynia. Wzięłam taką jedną malutką białą miseczkę. Myślę, że będzie przeurocza na owsiankę. Minimalistyczna, biała. Widzę po prostu w niej taką owsiankę prześliczną z borówkami, z malinami. Potem wzięłam dwa półmiski. Najpierw wzięłam takie głębokie talerze, bo myślałam, że na zupę czy coś. Ale później znałam, że lepsze są takie półmiski, bo można i nalać zupę i zrobić sałatkę. Wziąłam też miskę na sałatkę, czy jak będę robić jakieś ciasto, przyda się. Dwa małe, białe talerzyki, one w sumie nie są białe. I dwa duże talerze. To było na tyle. Ja teraz zbieram się, lecę szybko na zakupy. Chciałam też kupić sobie jakąś taką drewnianą albo kokosową miseczkę na owsianki. Kiedyś już o nich mówiłam, tylko nie wiem, zawsze wydawały mi się jakieś drogie, ale owsianka w nich przepięknie wygląda. W Ikei były jakieś takie drewniane, to jednak kosztowało 50 zł i miałam takie... Okej, przebrałam się i lecę najpierw do tych delikatesów tutaj na dole, a później chcę szybko lecieć do supermarketu, zanim będzie ciemno. Byłam w Biedronce i do Biedronki mam kawałek, więc znalazłam hulajnogę po drodze i podjechałam i z powrotem też wróciłam hulajnogą, a już było mega ciemno. Marchewki! Fun fact, kiedyś nienawidziłam marchewki, nienawidziłam soku marchewkowego, nie przepadałam za tym warzywem, lubiłam tą taką baby marchewkę robioną, ale tak takiej normalnej, na surowo, żeby jeść czy coś. No. A teraz mi się tak pozmieniało. Cały worek jabłek, cebulę, wreszcie.
Winak mrożony i maliny. Później wzięłam passatę, bo wzięło mi strasznie ochotę na makaron. Pietruszka to do surówki. Najlepsza surówka. Pietruszka, marchewka i burek. Ale za niedługo pokażę przepis, bo ostatnio spróbowałam tak dobrej surówki z sosem z tahini, curry, orzechami. O Boże, jest tak przepyszna. Jarmuż, rukola, sałata, cytryna do surówki. I zaopatrzyłam się też w jakieś podstawowe przyprawy. Wzięłam natkę pietruszki do surówki, pieprz czarny mielony, cynamon, papryka słodka i czosnek. Muszę w ogóle zorganizować sobie jakąś półkę na przyprawy. I w ogóle w Biedronce była taka śmieszna sytuacja. Był pan i tak sobie biorę tam jakieś warzywa i on stał przy kalafiorze i wziął klucz od mieszkania, od domu i zaczął piłować tą nogę od kalafiora z tymi liśćmi. Kalafior był na wagę. Zawsze moja siostra, jak chodzi do Biedronki na zakupy, to ma jakieś przygody, mówi, że coś się tam dzieje i właśnie tego typu rzeczy, zachowania. Niektórzy wolą zapłacić mniej, ale zapłacić czasem. So yeah. Zrobię sobie sałatkę z kiełbaskami sojowymi. Je kupiłam w Aldi, wzięłam je z domu. Zostały mi 3 i nie chcę ich zniszczyć. Zrobiłam sałatkę tutaj, tą kiełbaskę sojową z curry z papryką. Dałam trochę tego oleju z pestek dyni i oczywiście musztarda. Podprażyłam sobie jeszcze pestki dyni i słonecznik. Będę oglądała listy do Julii, została mi tutaj końcówka, ponieważ akcja tego filmu rozrywa się w Weronie, a za parę dni wyjeżdżam do Włoch. Wydaje mi się, że tutaj nie mówiłam. Wyjeżdżam za 4 dni do Włoch i w ogóle to jest tak spontaniczny wyjazd, bo w sumie w zeszłym tygodniu tak pomyślałam, czy nie lecieć, bo moja siostra leci z przyjaciółką i ja nie chciałam jakby się tam wtrącać. Ja też byłam zmęczona i bardziej myślałam o wakacjach takich, żeby polecieć gdzieś, poleżeć jednak, a nie latać po mieście, ale zmieniło mi się, więc lecimy. To będą takie prawdziwe wakacje z plecakiem i robimy trasę. Verona, Wenecja, Mediolan, Bergamo. Będę we wszystkich miejscach, gdzie nagrywali Call Me By Your Name. Oczywiście nie w tym domu tam, bo to jest prywatna posesja, ale Crema, tamto takie miasteczko. Codziennie gdzieś indziej będziemy spać. Lecimy do Verony albo do Wenecji, a wylot mamy z Bergamo, czyli zupełnie gdzieś indziej. I to będzie taka, no, wycieczka, o której marzyłam, czyli że coś się dzieje. I jeszcze śpię w hostelach, czyli to są takie pokoje 6-10-osobowe. Myślę, że będzie super. Nie wiem się doczekać tak naprawdę. Jeszcze trochę na słońce. Może to była moja manifestacja, no bo pojawiła się taka myśl, że chciałabym tak podróżować. Cieszę się, że jeszcze coś przeżyję w te wakacje. I w ogóle pomyślałam, żeby na wyjazd wziąć aparat analogowy i pytałam się na Instagramie, jakie są najlepsze, czy ktoś coś poleca. Wiele osób pisało, żeby kupić jednorazówkę po prostu, ale też zapytałam się mamy i mama miała, bo wtedy się robiło tak zdjęcia, więc warto się zapytać rodziców. I mama mi napisała, że muszę kupić taką baterię, więc już zamówiłam. Teraz jeszcze zamówię kliszę i będę miała aparat analogowy. Ostatnio oglądałam Lily Chi, ona się nazywa na Instagramie, uwielbiam ją, to jest modelka, ona ma chyba 16 lat i teraz mega dużo po Europie podróżowała i dodała ostatnio z Paryża zdjęcia, z analoga, więc teraz zamówię jeszcze film, nie wiem jaki. Dużo osób poleciało Kodaka, Kodak Gold. Wydaje mi się, że to jest tylko taka jedna malutka roleczka, 4 dychy plus 10 wysyłka. Są dostępne taniej w Foto Jokerze i w Empiku, ale są wszędzie wyprzedane, więc zamawiam na szybko z Allegro. So happy for you.